potknięcia, poślizgnięcia i upadki nie powinny być częścią procesu starzenia się i nie musimy tego akceptować. Oto proste rady, które pomogą nam pewniej utrzymać się na nogach, być aktywnym i niezależnym. Aby zmniejszyć ryzyko upadku, wystarczy zidentyfikować i usunąć przeszkody wewnątrz i na zewnątrz domu. Wewnątrz należy usunąć lub zabezpieczyć dywaniki, przewody elektryczne i inne przeszkody, które mogą spowodować upadek oraz zapewnić, że dom jest dobrze oświetlony. Na zewnątrz możemy sprzątnąć suche liście, usunąć narzędzia i inne przeszkody. Kiedy jesteśmy poza domem, powinniśmy zwracać uwagę na przeszkody, takie jak nierówności chodnika lub podłóg w sklepach. Jeżeli zauważymy coś, co może grozić potknięciem lub upadkiem, należy poinformować o tym odpowiednie władze. Nasza interwencja może uchronić przed upadkiem inne osoby. Stan zdrowia wpływa na nasze samopoczucie i na to, jak odbieramy otoczenie. Nawet zwykłe przeziębienie czy grypa powoduje, że czujemy się niepewnie na nogach, co zwiększa ryzyko upadku. Niskie ciśnienie, bóle stawów, zmiany w umięśnieniu czy inne dolegliwości również zwiększają ryzyko upadku. Nie należy przypisywać problemów zdrowotnych starszemu wiekowi. Powinniśmy znaleźć ich przyczynę i poddawać się regularnym badaniom lekarskim. Wiedza o zdrowiu jest bardzo ważna, aby móc o nie zadbać. Możemy wiele nauczyć się o naszym zdrowiu poprzez czytanie na ten temat lub przynależność do grupy wzajemnego wsparcia. Do leków zaliczamy te przepisane przez lekarza lub dostępne bez recepty oraz leki ziołowe. Leki mają działania uboczne i wzajemnie oddziaływują na siebie, dlatego powinno się porozmawiać o tym z lekarzem. Przyjmowanie dwóch lub więcej rodzajów leków może zwiększyć ryzyko upadku. Oto trzy proste sposoby postępowania z lekami. Prowadź listę wszystkich przyjmowanych leków. Zaznajamiaj się z lekami, których używasz. Pytaj lekarza lub aptekarza i czytaj instrukcje dołączone do leków. Leki powinny być regularnie przeglądane. Słaby wzrok może dwukrotnie zwiększyć ryzyko upadku. Pogarszanie się wzroku z wiekiem jest całkowicie normalne. Stopniowe i drobne zmiany mogą pozostać niezauważone, dopóki nie zaczniemy nie zauważać brzegów półek i krawężników. Najczęściej występujące problemy z oczami, takie jak katarakta, jaskra lub słabe postrzeganie głębi, mogą zostać skorygowane, jeżeli zostaną wykryte odpowiednio wcześnie. Dlatego ważne jest regularne badanie wzroku. Być może z wiekiem zajdzie potrzeba noszenia okularów ułatwiających widzenie na bliską i daleką odległość. Badania wykazują, że używanie okularów wieloogniskowych może zwiększyć ryzyko upadku, ponieważ patrzenie przez nieodpowiednią część soczewki może zniekształcić nasze wyczucie odległości. Duże, bezpieczniejsze jest posiadanie dwóch par okularów do patrzenia na bliską i daleką odległość. Często nie chce się nam gotować. Opuszczamy wtedy posiłki lub zadowalamy się grzanką z herbatą. Nieodpowiednie odżywianie się prowadzi do słabego zdrowia i chorób. Możemy mieć również mniej energii i zawroty głowy.
To wszystko zwiększa ryzyko upadku. Eat well for life, czyli jedz dobrze, by dobrze żyć. Zawiera proste porady dotyczące odżywiania się dla starszych Australijczyków. Oto niektóre z nich. Spożywanie różnorodnych pokarmów spośród 5 podstawowych grup żywieniowych. Spożywanie przynajmniej 3 posiłków dziennie, zawierające dużą ilość owoców i warzyw oraz żywności z dużą ilością wapnia dla wzmacniania kości. Jedzenie powinno sprawiać przyjemność. Starajmy się więc jeść w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Bardzo ważne jest picie wody. Nie ograniczajmy ilości wody, którą pijemy. Jeżeli nie pijemy wystarczająco wody, powoduje to gęstnienie moczu, co zwiększa potrzebę korzystania z toalety. Spieszenie do toalety zwiększa ryzyko upadku. Musimy odżywiać się dobrze, by być zdrowym, aktywnym i niezależnym. Osiemdziesiąt procent ludzi starszych ma problemy ze stopami i palcami u nóg. Jednakże większość z nich nie korzysta z porad specjalisty. Bóle stóp, wrośnięte paznokcie u nóg i guzy powodują, że pojawiają się trudności z chodzeniem. Regularne wizyty u podiatry pomogą nam dbać o stopy, mocniej utrzymać się na nogach i zachować niezależność. Dobrze jest też poradzić się podiatry odnośnie ćwiczenia stóp. Wybór butów odpowiednich do naszego stylu życia jest również ważny. Bezpieczne buty mają obszerne czubki, szerokie, niskie obcasy, dobre zapięcia i są wygodne. Takie buty dadzą nam lepsze wsparcie niż kapcie czy japonki, ponieważ kształt naszych stóp zmienia się z wiekiem. Należy mierzyć stopy i dobierać odpowiednie buty za każdym razem, gdy kupujemy nową parę. Dbałość o stopy oraz wygodne obuwie są bardzo ważne, jeśli chcemy mocno trzymać się na nogach. Utrzymywanie równowagi to skomplikowany proces z udziałem naszych mięśni, stawów, oczu i uszu. Na zachowywanie równowagi wpływają również takie czynniki jak buty, okulary, leki, środowisko, a nawet i pogoda. Jeżeli mamy kłopoty z zachowywaniem równowagi, należy zbadać się u lekarza lub fizykoterapeuty. Mogą oni zalecić ćwiczenia do wykonywania w specjalistycznej klinice lub w domu. Mogą również zarekomendować specjalne zajęcia, takie jak tai chi, pilates, fitball, land and water balance, które prowadzone są przez specjalistów. Aby dobrze utrzymać się na nogach, musimy poprawić równowagę przez aktywność. Jeżeli nie prowadziliśmy zbyt aktywnego trybu życia lub mamy problemy ze zdrowiem, nasz sposób chodzenia może ulec zmianie. Problemy ze stopami, źle dobrane buty, kłopoty ze zdrowiem lub utrata sprawności mięśni mogą doprowadzić do tego, że nasz chód staje się powolniejszy. Stawiamy mniejsze kroki, pochylamy się do przodu i patrzymy w ziemię. Oraz nie unosimy nóg wystarczająco wysoko. Fizykoterapeuta lub terapeuta zajęciowy mogą zalecić używanie laski lub innego urządzenia, które pomoże nam pewniej utrzymać się na nogach. Aktywny tryb życia może poprawić nasz sposób chodzenia. Jeżeli przez jakiś czas byliśmy mało aktywni, należy zacząć od prostych ćwiczeń usprawniających mięśnie nóg, początkowo powolnych i stopniowo nasilających się. W razie konieczności powinniśmy posługiwać się sprzętem pomagającym w chodzeniu, aby poczuć się pewniej. Trzymaj się prosto i mocno na nogach.
wiekiem ograniczamy naszą aktywność ruchową, co powoduje wiotczenie mięśni, ograniczenie siły i poważnie zwiększa ryzyko upadku. Jeżeli nie używamy mięśni, tracimy je. Najlepszym sposobem na utrzymywanie się mocno na nogach jest aktywność ruchowa. Możemy ćwiczyć sami, z przyjaciółmi lub w grupie. Możemy również zapisać się na ćwiczenia w grupie specjalnie przystosowanej do naszych potrzeb. Ważne jest, żeby wybrać taki rodzaj zajęć, który sprawia nam przyjemność. Stopniowo zwiększajmy nasilenie ćwiczeń i bądźmy aktywni każdego dnia. Przestrzegajmy następujących prostych rad, aby móc utrzymać się na nogach pewniej i o własnych siłach. Rozpoznaj, usuń i zgłoś niebezpieczeństwa. Dbaj o zdrowie. Radź sobie z lekami. Regularnie badaj wzrok. Odżywiaj się dobrze. Dbaj o stopy i noś bezpieczne obuwie. Utrzymuj równowagę. Trzymaj się prosto. Zachowaj sprawność fizyczną.